Przechodzimy do podpunktu D. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych Trójkąt Przemysłowy w Kościerzynie. Projekt uchwały na druku nr 371 przedstawi pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, projekt uchwały na druku 371 dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych Trójkąt Przemysłowy. Jest to teren położony pomiędzy ulicą Drogowców, ulicą Przemysłową i granicami miasta. Jak Państwo wiecie, jest to teren zdecydowanej większości przemysłowo-składowy. Dlatego terenu obowiązuje plan z 2005 roku plus kilka zmian. Podobnie jak plany Zachód 1 i 2, chcielibyśmy zaktualizować ten teren głównie również dlatego, że plan z 2005 roku nie przewidywał terenów pod obwodnice, które tam się znajdują, jak również zgodnie z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej nieco zmienił się przebieg dróg dla tego terenu, zatem zmiana ta jest zasadna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisję Komunalną. Przedstawi przewodniczący Komisji Roman Gołuński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, projekt uchwały na druku nr 371 Komisja Komunalna zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny Krzysztof Barton. Pani Przewodnicząca, Pani Naczelnik, miałbym tylko takie pytanie, bo planuje się również tam ewentualne uwzględnienie korekt z wynikających wniosków i uwag do tego planu. Jakie to były wnioski i uwagi do tego planu? W tej chwili nie ma uwag, nie ma wniosków, ale w momencie przystąpienia do procedury planistycznej my ogłaszamy przystąpienie w prasie i ustawowo jest termin na składanie takowych wniosków do planu i jeżeli mieszkańcy zgłoszą, okażą się one zasadne, to możemy je ewentualnie uwzględnić. Dlatego tutaj zakładamy, że jakby ta zmiana może też, na taką zmianę może mieć również wpływ wniosek mieszkańca czy właściciela nieruchomości. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania. Głosujemy poprzez urządzenie do głosowania i podniesienie ręki. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Przechodzimy do podpunktu E. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami a ulicą Przemysłową, osiedle za torami w Kościerzynie. Projekt uchwały na druku nr 372 przedstawi również pani Sylwia Burczyk, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Szanowni Państwo, kolejny projekt uchwały, podobny do projektu uchwały, znaczy do podjętej przez Państwa uchwały poprzedniej, dotyczy przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, tym razem dla terenu położonego pomiędzy ulicą Przemysłową, Towarową a planowaną obwodnicą miasta. Również w tym planie należy dokonać korekt związanych z granicą terenów przejętych pod obwodnicę, jak również ujednolicić wszystkie plany, które dla tego terenu obowiązują. Również zawężeniu uległo budowa drogi DD11. To jest ta droga, która ma połączyć osiedle za lasem z ulicą Wita Stwosza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o stanowisko Komisji Komunalną. Przedstawię przewodniczący Komisji Roman Gołuński. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, Komisja Komunalna projekt uchwały na druku nr 372 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, stwierdzam kworum.
przystępujemy do głosowania. Głosujemy za pomocą urządzenia do głosowania i poprzez podniesienie ręki. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Przeciwnych głosów nie było, wstrzymujących również. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu F. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat. Projekt uchwały na druku nr 373 przedstawi pani Dominika Węsielska, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado. Przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony do 3 lat. Umowa dotyczy lokalu przy ulicy Trauguta 7. Lokal o powierzchni trochę ponad 14 metrów. Dotychczasowemu najemcy wygasa umowa z dniem 1 maja. Wszystkie rachunki, należności są uregulowane. No i tutaj zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie. Bardzo proszę o stanowisko komisję komunalną przedstawi przewodniczący komisji Roman Gołyński. Pani przewodnicząca, szanowna rado, komisja komunalna projekt uchwały na druku nr 373 zaopiniowała pozytywnie. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję, stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy poprzez podniesienie ręki i urządzenie do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się od głosu? Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Przeciwnych głosów nie było, wstrzymujących również. Uchwała została podjęta jednomyślnie.